Czy masz świadomość? Zróbmy więc tak, wysłuchajmy się nawzajem zamiast obszczekiwać się i porykiwać z wrogich obozów. Przestańmy porównywać Slobodana Miloszewicza z Hitlerem. Przestańmy widzieć w nim jego żonie Mirze Markowicz, Macbetha i jego lady, albo snuć paralele między tą parą a dyktatorem Ceauşescu i jego żoną Eleną. I nie używajmy już nazwy obozów koncentracyjnych w odniesieniu do obozów utworzonych podczas wojny secesyjnej w Jugosławii. Peter Handke, laureat Nagrody Nobla, próba odpowiedzi. Gdyby nie było protokołów i ustaleń obdukcyjnych fińskich, białoruskich i jugosłowiańskich lekarzy, to ci trzej obciążający świadkowie zdołaliby wybrnąć ze swoich kłamstw. W istocie oskarżenie musiało uznać te ustalenia obdukcyjne. Całkiem świadomie przyjęło ono te fałszywe zeznania i wykorzystało je w postępowaniu dowodowym. O co tu więc właściwie chodzi? Najwyraźniej o rozpaczliwą próbę, aby dowieść na sali sądowej masakry w Raczaku jako rzeczywistego wydarzenia i obciążyć nim Miloszewicza, nawet jeśli nie ma się do tego właściwych świadków. A właściwych świadków nie ma się z pewnością dlatego, że nie było żadnej masakry w Raczaku. Garminal, Ciwikow, proces Miloszewicza, relacja obserwatora. Jedni i drudzy, działając na polityczne zamówienie, posługując się fałszywymi dowodami, przekupionymi świadkami, mieli dowieść, że zbrodnie Miloszewicza uzasadniały bezprawną interwencję NATO przeciwko Jugosławii, na którą zgodziła się Rada na której nie zgodziła się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Anna Parzymies. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest znany już z łamów tygodnika Spraw Obywatelskich Paweł Mościcki, pisarz i filozof, pracujący w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. My z Pawłem się znamy, więc nie będziemy sobie panować. Bardzo polecam teksty w tygodniku Pawła i wywiad poprzedni, który nagraliśmy. Pawle, dzień dobry Pawle. Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Pawle, będziemy rozmawiać w okolicach zakończenia bombardowań Jugosławii przez wojska NATO, bombardowań, które zakończyły się 10 czerwca 1999 roku. Te bombardowania i ta rocznica kolejna przypomniała mi o tym, że laureat Literackiej Nagrody Nobla, Peter Handke, miał coś wspólnego z Jugosławią, z tym, o czym się mówiono, o wojnie jugosłowiańskiej. No właśnie, co wspólnego miał laureat Nagrody Nobla z tym, co się działo wiele, wiele lat temu? No, to jest długa historia i to w wielu wymiarach, bo Handke był związany z Jugosławią ze względu na swoje pochodzenie, to znaczy on się urodził na pograniczu austriacko-słoweńskim i w ogóle uznawał się po trosze za Słoweńca. Jest taka rozmowa z nim z 92 roku, gdzie on właśnie opowiada o tym, że dla niego nostalgia za Jugosławią jako właśnie państwem federacyjnym, który łączył różne grupy etniczne i różne narodowości, jest tak silna właśnie dlatego, że ona pozwala się wyzwalać z takich wąskich, tożsamościowych boksów i wydaje mi się, że dla niego na jakimś poziomie ta wizja kraju jugosłowiańskiego no była też jakąś taką ojczyzną, powiedzmy, wyobrażoną i ojczyzną szczególną właśnie ze względu na rozpuszczanie tych nacjonalizmów.
Tym bardziej ironiczne jest to, że w trakcie wojny w Jugosławii, czy rozbicia Jugosławii w latach 90. zrobiono z Petera Handke właściwie no, takiego serbskiego nacjonalistę, co wydaje mi się no, kompletną nieprawdą i kompletnym nieporozumieniem. A źródło tego jest bardzo proste. Peter Handke należał do nielicznej, ale jednak zauważalnej grupy intelektualistów, którzy no, mieli odrębne zdanie wobec tego, co się w Jugosławii i w trakcie wojny w Bośni, i później w trakcie bombardowania Jugosławii, czy resztek Jugosławii przez NATO, niż no, prasa głównego nurtu, niż oficjalne stanowiska polityków zachodnich. No i w ten sposób stanął w jakimś sensie w opozycji do no, całego swojego środowiska i całego takiego, powiedzmy, konsensusu, który w krajach zachodnich się wtedy wykształcił. Peter Handke zaczął od takiego bardzo mocnego tekstu, który po raz pierwszy był opublikowany, zdaje się, w Süddeutsche Zeitung, który miał pod tytuł Sprawiedliwość dla Serbii. Dłuższy tytuł to jest Zimowa podróż do tam rzek Driny i tak dalej, ale pod tytuł Sprawiedliwość dla Serbii jakoś tak pozostał jako taki highlight. No i to był taki głos odrębny, który natychmiast wywołał bardzo wiele kontrowersji, reakcji, oskarżeń, który po prostu upominał się, tak ja to rozumiem, no, o pewną obiektywność i to o tą obiektywność upominał się w apogeum takiego propagandowego naporu, w ramach którego no właśnie za wojnę w Jugosławii odpowiadali Serbowie, Serbowie ze względu na swój rasizm, nacjonalizm, wizję Wielkiej Serbii, próbę podboju reszty republik byłej Jugosławii i osobiście oczywiście Slobodan Milošević jako przywódca serbski za całą tą wojenną sytuację był odpowiedzialny w tej narracji. No i Peter Handke po prostu zadał temu kłam, starał się zdemaskować w ogóle całą tą narrację, pokazać, że ona jest pewną konstrukcją i że ona niekoniecznie odpowiada realiom tej wojny i rzeczywistym źródłom, ale także no, rzeczywiście podziałowi odpowiedzialności za różne krwawe wydarzenia w ramach tej wojny w byłej Jugosławii. No i w ten sposób, no, siłą rzeczy, prawda, no, wystawił się na tego rodzaju ataki. Zresztą nawet w momencie, kiedy dostał Literacką Nagrodę Nobla parę lat temu, no to wszystko zostało mu przypomniane i wiele osób oprotestowało tę decyzję, uważając, że człowiek, który właśnie neguje ludobójstwo, którego dokonywali Serbowie, staje po stronie nacjonalistycznego reżimu, broni zbrodniarza wojennego, którym był Slobodan Milošević, to no, nie ma prawa takiej nagrody otrzymać i powinien być no, trzymany na marginesie debaty publicznej. Problem z tą narracją już na temat samego Petera Handke jest taki. Jest kilka takich problemów. To znaczy, po pierwsze, większość ludzi, i wiem to z polskiego podwórka, nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, ale naprawdę to wiem, że większość ludzi, która komentuje ten kontekst twórczości Petra Handke, nie czytała jego tekstów na ten temat. I opiera się często na właśnie takich medialnych asocjacjach, w które Handke go uwikłało. Natomiast w tekstach, a jest ich też bardzo dużo, bo to, co wspomniałem, Sprawiedliwość dla Serbii, to jest pierwszy z wielu tekstów, które Peter Handke tej kwestii jugosłowiańskiej poświęcił. Myślę, że jest to w tym momencie korpus około 7-8 książek eseistycznych. Do tego dochodzi dramat sceniczny, do tego dochodzą także można uznać utwory powieściowe, które może mniej wprost nawiązują do tej kwestii, ale jednak na pewno noszą znamiona pamięci o wojnie w Jugosławii. Także trudno taki obszerny dorobek zamknąć w jakimś jednym haśle, prawda? To jest pierwsza rzecz.
Wydaje mi się, że za te kontrowersje odpowiada też taka podwójna projekcja, ja to tak sobie nazywam. Pierwsza projekcja polega na tym, że wytwarzamy no, samą tą narrację na temat wojny w Jugosławii, w której bardzo prosto i w bardzo taki domknięty sposób rozdane są role i odpowiedzialności, prawda? Winni są Serbowie, niewinni są Chorwaci, Bośniacy i tak dalej. I kraje zachodnie, prawda, nie mają nic wspólnego z rozbiciem Jugosławii. A następnie za pomocą tej narracji projektuje się na Handkego różne, prawda, też role. To znaczy, jeśli ktoś, tak jak on, kwestionuje tę narrację, no to zapewne jest zwolennikiem serbskiego nacjonalizmu, prawda? I w przypadku tego ostatniego zarzutu, no to mamy do czynienia z podwójnym przekłamaniem, dlatego że na przykład w kontekście przywódców Republik Byłej Jugosławii można, myślę, dość zasadnie twierdzić, że Slobodan Milošević należał do tych mniej nacjonalistycznych. Kiedy porówna się go z wystąpieniami na przykład Alii Izetbegovića czy Franjo Tudjmana w Chorwacji, czyli odpowiednio prezydenta Bośni i Hercegowiny i Chorwacji, no to widać, że Milošević no, nie należał do jakichś fundamentalistów nacjonalistycznych, co zresztą kilku bardziej uczciwych komentatorów i dyplomatów zachodnich też przyznawało, że trudno nazwać Miloševića nacjonalistą. On był raczej najbliżej przywiązania no, do tego takiego jugosłowiańskiego komunistycznego aparatu, prawda? I w związku z tym kwestia narodowa nie była dla niego fundamentalna, już na pewno nierozumiana w sposób jakiś taki rasowy, prawda? Więc Peter Handke też no, raczej byłoby trudno przekonywać, że to jest człowiek, który no, jakoś ma jakiś sentyment do polityki nacjonalistycznej. Wielokrotnie wypowiadał się przeciwko no, różnym niemieckim i austriackim tradycjom związanym z tego rodzaju polityką. Natomiast w wyniku właśnie tego takiego podwójnego zakrzywienia propagandowego no, był oskarżany no, o bycie niemalże jakimś takim, prawda, przykładem faszystowskiego pisarza. W związku z tym wydaje mi się, że też ciekawe jest, jeśli mogę jeszcze na koniec tej trochę przydługiej wypowiedzi zaznaczyć, ale to jest rzeczywiście bardzo istotna, wydaje mi się, kwestia, to jest to, że przyglądanie się tej roli, jaką Handke odgrywał w przestrzeni publicznej wtedy i również dzisiaj, jest dlatego istotne, że to pokazuje właśnie, co się stało z debatą publiczną w naszych krajach, w jaki sposób transformacji uległ w ogóle dyskurs medialny i jak szalenie zindoktrynowane stały się kategorie, którymi się posługujemy, prawda? To znaczy, że właściwie bardzo szybko, ręcznie wytworzono narrację, no, która nie trzyma się faktów, nie jest spójna, nie jest w stanie w żaden sprawiedliwy sposób opowiedzieć o dramacie rozpadu Jugosławii. Natomiast za pomocą tej właśnie prostackiej propagandowej narracji, następnie, prawda, hierarchizuje się uczestników debaty publicznej i też trochę szantażuje, no właśnie, oskarżeniami, no, które każdego odpowiedzialnego za swoje słowa, prawda, obywatela, no muszą przerażać, tak, bo nikt nie chce uchodzić za, nie wiem, kogoś, kto kwestionuje ludobójstwo, kto popiera czystki etniczne i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest istotne, żeby zobaczyć przez pryzmat tej sprawy, w jaki sposób funkcjonuje debata publiczna w naszych krajach, no i jaka jest w związku z tym kondycja tej demokracji, którą rzekomo wszędzie na świecie próbujemy bronić. I to w Jugosławii przecież też tak to nazywano, że tutaj kraje zachodnie muszą wejść do gry, żeby bronić Europy przed odrodzeniem nacjonalizmu, prawda, który w wyniku rozpadu Jugosławii się wzmógł. Jakiś czas temu zwróciłeś mi uwagę na książkę Proces Miloszewicza, Relacja obserwatora. Ja ją zakupiłem, przeczytałem. Dla Państwa bardzo polecam. Wydawnictwo akademickie Dialog wydało ją w 2009 roku. Powiedz, Pawle, dlaczego warto przeczytać tę książkę i kim jest jej autor? Tak, to jest bardzo interesująca publikacja. Ja też na nią trafiłem dość przypadkowo. Nie sądziłem, że są wydane po polsku takie publikacje. Warto powiedzieć, że polski dyskurs publiczny na temat Jugosławii no, był wręcz
Doskonałą kopią tego, o czym wspomniałem wcześniej, i cały główny nurt polskiej debaty publicznej był bardzo antyserbski, był bardzo, no właściwie doskonałą kopią tego, co funkcjonowało na Zachodzie. Tutaj Gazeta Wyborcza jest na pewno, ma największe zasługi w podtrzymywaniu różnych narracji, no, które dzisiaj wiemy, że są, no, mówiąc delikatnie, rozmijają się z rzeczywistością. Więc mnie zdziwiło, że książka tego autora, który był dziennikarzem i przez wiele miesięcy po prostu śledził proces Miloszewicza, się ukazała po polsku. Ona jest ciekawa, no bo ona przypomina, no jakby to powiedzieć, jak w ogóle wyglądał ten proces, to znaczy jakie były jego warunki możliwości, jak do niego w ogóle doszło, jak przebiegał, czy on spełniał warunki uczciwego procesu na forum międzynarodowym. Przypomnijmy, Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii w Hadze, no, od samego początku kwestionowano jego zasadność i jego legitymację prawną, ponieważ jest to twór cokolwiek osobliwy w przestrzeni prawa międzynarodowego. No i wreszcie, dzięki tej książce też możemy zobaczyć, czy też wyrobić sobie zdanie, albo przynajmniej zacząć sobie wyrabiać zdanie na temat tego, czy rzeczywiście Miloszewiczowi udowodniono zarzucane mu zbrodnie. Czy w ogóle była szansa udowodnić mu zarzucane zbrodnie? No i muszę powiedzieć, że zresztą nie tylko ta książka, ja też bardzo polecam książkę, która niestety nie jest wydana po polsku, ale jest co najmniej tak dobra jak książka Cywikowa. To jest John Laughland, zresztą charakterystyczny tytuł Travesty, czyli parodia. To jest książka też o procesie Miloszewicza i prawie międzynarodowym, gdzie właśnie krok po kroku udowadnia się, że mamy tutaj do czynienia właśnie z parodią procesu niż z właściwym procesem. I wydaje mi się, że obie te książki pokazują, że no, zarzuty sformułowane przez ten trybunał wobec Miloszewicza nie zostały udowodnione, że w trakcie procesu ujawniono, no, szereg niedociągnięć, korupcji. Wielu świadków oskarżenia okazało się, no, niewiarygodnych, a wręcz część z nich, no, ujawniała, że byli szantażowani albo nawet torturowani. Jest taka historia tutaj, w której, no, można się zastanawiać, czy nie mieliśmy do czynienia z torturami, których celem było wymuszenie zeznań obciążających Miloszewicza. Że ten proces, który trwał niezwykle długo, bo to było chyba w sumie ponad 4 lata, nie zakończył się sformułowaniem wyroku, że Miloszewicz w dość, no, takich enigmatycznych okolicznościach zmarł przed końcem procesu w swojej celi. No, jednym słowem, i że jeszcze jedno warto dodać, i że relacje z tego procesu w mediach, no, miały charakter rzeczywiście skandalicznego, wręcz, no, takiego przekłamywania. No, tutaj Cywikow pokazuje fantastyczne momenty, prawda, kiedy właśnie Lord David Owen, czyli jeden z, no, takich ważnych dyplomatów zaangażowanych między innymi w tworzenie tak zwanego projektu pokojowego, Owen Vance, zeznawał przed tym trybunałem, no i mówił, że właśnie, no, Miloszewicz to raczej nie jest nacjonalista, raczej nie jest to raczej się nie kieruje jakąś taką rasistowską optyką. Jego żona też nie jest, trudno ją jakoś tak zaszeregować. I potem w prasie relacjonowano to w sposób, że właśnie Lord Owen stwierdził, że Miloszewicz wprawdzie niekoniecznie, ale jego żona jest rasistką, prawda? Albo coś takiego. Że, no, był szereg takich sytuacji. Też zdaje się, że ten sam Owen twierdził, że Karadzić, który był przywódcą bośniackich Serbów, którzy rzeczywiście dokonywali szeregu zbrodni wojennych, ale Trybunał musiał dopiero ustanowić, no, jakiś rodzaj połączenia czy zależności między tymi działaniami a jakąś, nie wiem,
decyzyjnością, czy nakazami ze strony Miloszewicza, i tego też nie udowodniono. No i że Karadzic właśnie powiedział, że rzekomo Miloszewicz uznawał się za króla Bałkanów, całych Bałkanów, prawda? I że chciał być władcą całych Bałkanów. Potem się okazało, że Karadzic powiedział to o sobie, nie o Miloszewiczu, prawda? Więc tu był szereg takich, no wręcz kuriozalnych przekłamań na temat przebiegu tego procesu. No i efekt tego jest taki, wydaje mi się, że to jest istotne, prawda? To znaczy, że obraz medialny, jaki wytworzono wokół wojny w Jugosławii w ogóle, a w szczególności samego Miloszewicza, sprawiał, że właściwie ten trybunał ścigał się z tym obrazem. To znaczy, za wszelką cenę starał się nie rozczarować publiczności międzynarodowej, która została już nakarmiona tą narracją na temat Miloszewicza jako kata Bałkanów, jako rzeźnika, jako bezwzględnego ludobójcy, prawda, który dokonuje czystek etnicznych i tak dalej. No i w trakcie tego procesu, no, było bardzo trudno rzeczywiście ten obraz podtrzymać, bo okazywało się, że sprawy są trochę bardziej skomplikowane, że Miloszewicz, który sam reprezentował siebie jako obrońca, no, w sposób dość umiejętny demaskował różne takie retoryczne zabiegi mające go obciążyć odpowiedzialnością za różne wydarzenia. No i że właściwie efekt tych posiedzeń był bardzo nikły, prawda? I że właściwie Miloszewicz wychodził w dużej mierze obronną ręką z przebiegu tego procesu, co zresztą znalazło odbicie w no, bardzo szybkiej utracie zainteresowania mediów tym całym wydarzeniem, prawda? Znaczy, jak się zaczęło okazywać, że no nie do końca ta narracja się trzyma w ryzach, no to nagle ten proces zniknął z pierwszych stron gazet i później odbywał się już trochę w takiej próżni medialnej. Wydaje mi się, że to jest też ciekawe i jeszcze wrócę na chwilę do Petera Handke, bo on też napisał właściwie dwie takie książeczki, w których opisuje swoje własne doświadczenia z Trybunałem w Hadze, ponieważ dwukrotnie tam obserwował na własne oczy przebieg tego procesu. Miał być zresztą świadkiem obrony w procesie Miloszewicza, ale w końcu zrezygnował z tego, co w jednej z tych książek tłumaczy, dlaczego postanowił z tej roli zrezygnować. Ale wydaje mi się, że te opowieści Handkego, które też są eseistyczne, też oparte na takim obrazowaniu, na pewnych metaforach, pokazują jakiś taki szerszy problem, który się wiąże z samym tym procesem. I nie jest to wyłącznie problem, no, uzasadnienia takiego legalnego czy prawnego całego tego trybunału, ale też, no, jakiejś takiej o wiele głębszej przemiany w ogóle sfery polityki. I tego, do jakiego stopnia ona została uzależniona od różnych innych czynników, które, no, nie mają charakteru demokratycznego, prawda? Jak na przykład konstruowanie narracji przez media. No, taką jakby nierówność różnych graczy międzynarodowych, którzy za pomocą tego trybunału właściwie kontynuują swoją politykę, prawda? Warto przypomnieć, że ten Trybunał do Spraw Zbrodni w Byłej Jugosławii był w gruncie rzeczy finansowany przez NATO, a sprawa toczyła się jeszcze w trakcie, założono ten trybunał jeszcze w trakcie bombardowań Jugosławii przez NATO. No więc mamy tutaj do czynienia z jakimś takim, no, sądzeniem pokonanych przez zwycięzców na jakimś poziomie, prawda? Więc tutaj jest kolejny problem. No i wreszcie to, w jaki sposób właściwie odcięto możliwość, i kazus Handkego też to pokazuje bardzo dobrze, no, jakiegoś moralnego sprzeciwu wobec tych procesów, dlatego że dopóki toczy się proces, prawda, no to można zakładać, że oskarżony nie jest skazany. Prawda? Można mieć różne zdania na temat tego, czy on jest winny, niewinny, można powątpiewać w jakieś zarzuty mu stawiane. Tymczasem atmosfera, którą wytworzono wokół tego procesu, była taka, że właściwie, no, było niedopuszczalne podawanie w wątpliwość jakichkolwiek z tego trybunału dochodzących informacji, prawda? I trzeba było, jeśli chciało się pozostać w sferach, że tak powiem, szanowanych i w sferach moralnie nieskompromitowanych, to trzeba było wierzyć we wszystkie zarzuty wobec Miloszewicza.
No i Handke też pokazuje inną stronę medalu. Pokazuje, że ten trybunał przecież sądził również innych zbrodniarzy, że wśród tych zbrodniarzy byli przedstawiciele innych republik, prawda? Bo, że w ogóle w trakcie wojny w Jugosławii dokonywano no, różnych zbrodniczych działań, nie tylko ze strony serbskiej, ale również ze wszystkich innych stron, właściwie może poza Słowenią, prawda? No, bo tutaj trudno byłoby jakąś większą, taką militarną sytuację znaleźć. Natomiast, że po prostu był to proces krwawego rozpadu państwa, w wyniku którego pojawiło się szereg wydarzeń nie do końca kontrolowanych, i nie jest tak, że jedna osoba za wszystko to odpowiada, prawda? Jest tutaj cały szereg różnych odpowiedzialności, różnych aktorów. Swoją rolę zresztą fatalną odegrały też kraje zachodnie, które przecież na przykład Niemcy bardzo szybko rozpoznały separatystyczne republiki, właściwie wytwarzając konflikt na poziomie prawnym i politycznym. Ze statusem w ogóle państwa jugosłowiańskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj, no właśnie, znowu przyglądanie się temu procesowi jest przyglądaniem się temu, ile zostało z tej, no z tych rządów prawa w zachodnich demokracjach, bo wydaje mi się, że upominanie się o sprawiedliwość zarówno dla Serbii, jak i dla samego Miloševića ze strony Handkego nie była w ogóle ani o Miloševiću, ani o Serbii. Tak naprawdę, że najgłębszą sprawą było domaganie się po prostu zachowania jakiejś powściągliwości, no i rzeczywiście apelowanie o bezstronne analizowanie czy osądzanie tych wydarzeń historycznych, które on jeszcze obserwował, prawda? I że to jest taka jakby najgłębsza stawka i nie warto zamieniać tego na taką, prawda, prostą grę, kto kogo popiera, bo wydaje mi się, że zresztą Handke to pisze i to jest kolejny dowód na to, że ludzie komentujący jego pisma o Jugosławii rzadko je tak naprawdę czytają. W jednej z tych książek Peter Handke wprost mówi, że on wcale nie twierdzi, że Milošević jest w ogóle niewinny. Jego przekonanie jest takie, że Milošević nie jest winny zarzucanych mu przez Trybunał czynów, a te zarzuty były bardzo poważne, bo to chodziło o właśnie zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo. I przekonanie Handkego, no jak dotąd, prawda, nie zostało zakwestionowane w tym sensie, że przecież Trybunał nie wydał wyroku skazującego. Oczywiście nie mógł ze względu na śmierć Miloševića, ale właśnie śledzenie przebiegu tego procesu raczej pokazuje, że on nie zmierzał do tego, żeby te zarzuty się potwierdziły. Co oczywiście nie znaczy, że Milošević w rzeczywistości nie dopuszczał się jakichś takich czynów, tego nie wiemy, no ale w trakcie procesu sądowego trzeba pewne rzeczy udowodnić, prawda? I dopóki nie zostaną one udowodnione, no to nie można prawnie nikogo czynić odpowiedzialnym za te działania. A jakie organizacje pozarządowe i w jaki sposób wspierały zacieranie prawdy o procesie Miloševića? No tutaj. Znowu, wydaje mi się, że to jest bardzo długa historia, bo oczywiście w książce, o której wspomniałeś, Sivikova, jest przykład takich dwóch organizacji, które się nazywa Institute for War and Peace Reporting i druga Coalition for International Justice, które relacjonowały przebieg procesu w sposób no, bardzo wybiórczy i bardzo stronniczy, a stały się źródłem wiedzy dla bardzo wielu mediów i no, takich dalszych przekazów. Natomiast wydaje mi się, że problem tutaj był jeszcze szerszy. To znaczy, w tej drugiej książce Johna Laflanda jest no jeden taki przykład, który mnie, szczerze powiedziawszy, no naprawdę zmroził. To znaczy, że w proces Miloševića ze strony Trybunału bardzo zaangażowana była Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, prawda? OBWE, bardzo skądinąd szacowna i potrzebna instytucja, ale reprezentował ją przy Trybunale niejaki William Walker, który był byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, więc no, trudno tutaj uznać, że jego
zaangażowanie w działanie w administracji amerykańskiej, która no niewątpliwie była stroną w wojnie czy bombardowaniu Jugosławii w 1999 roku. Co ciekawsze, William Walker był ambasadorem w Salwadorze i to dokładnie w momencie, kiedy amerykańska armia popełniała tam zbrodnie wojenne, co dziś wiemy właściwie doskonale. Brał również udział w procesie obalania generała Noriegi w Panamie w 1988 i 1989 roku. Więc stopień skorumpowania politycznego wokół tego trybunału był niesłychany. I no, trudno uznać, że nie wpływa to na to, w jaki sposób powinniśmy traktować przebieg, ale również no, jakieś tam doniesienia tego trybunału, prawda? I to jest, zresztą to jest szerszy problem, bo prawda, no, samo obalenie Miloszewicza też wielu komentatorów uznaje za efekt no, pewnej takiej klasycznej już dzisiaj. Takiego klasycznego modelu kolorowej rewolucji, prawda, że Serbię zasypano pieniędzmi z zachodnich NGO-sów i te zachodnie NGO-sy sprawiały, że atmosfera polityczna, dyskurs i nastroje społeczne uległy no, gwałtownej zmianie i zaowocowało to zmianą władzy w Belgradzie, a następnie, co też pokazują te książki, raczej bezprawnemu aresztowaniu Miloszewicza i doprowadzeniu do tego procesu. Więc no tutaj wydaje mi się, że zresztą ta kwestia, no w ogóle kto odpowiada za nasze postrzeganie wojny w Jugosławii, no jest szalenie ciekawa, bo w ogóle posłużyła też do bardzo wielu analiz i w ogóle książek jest ich już dzisiaj naprawdę dużo, no pokazujących, co się stało z mediami na przykładzie tego, jak relacjonowano wojnę w Jugosławii i jak te relacje medialne były no, kluczowe do przeprowadzenia tej operacji podziału federacyjnego kraju, prawda? To znaczy, na każdym etapie tego rozpadu narracja tworzona przez media zachodnie i polityka krajów zachodnich były ze sobą ściśle sprzężone, i ich efektem za każdym razem no, było to, na czym najbardziej zależało tym krajom zachodnim, no, czyli po prostu podział Jugosławii, rozbicie takiej no, jednak bardzo dużej organizacji politycznej, która mogła stanowić konkurencję dla prawda, Europy rekonstytuowanej na wzór neoliberalny. Na początku lat 90. po upadku Związku Radzieckiego, więc to jest, wydaje mi się, szalenie ciekawy przykład. Jeszcze jeden taki, no, który jest już w ogóle dosyć spektakularny, no to jest to, że za tą narracją na temat Jugosławii jako właśnie na wojny w Jugosławii, jako wojny, w której kluczowe było no, taka idea Wielkiej Serbii, prawda? No to też jest coś, co w trakcie procesu Miloszewicza się pojawiało. To znaczy, że początkiem wojny w Jugosławii była idea podboju przez Serbów pozostałych republik, a jeśli nie republik, to przynajmniej zjednoczenie wszystkich Serbów w jednym organizmie państwowym. No i w trakcie tego procesu też niestety wielokrotnie zdemaskowano tę narrację i udowodniono, że Slobodan Milošević raczej nie był zwolennikiem tej idei Wielkiej Serbii. W ogóle sama ta idea niespecjalnie była popularna na początku wojny. Natomiast całą tę narrację stworzyła firma PR-owa, która nazywa się Rudder & Finn. I żeby było jeszcze ciekawiej, pierwszym jej potencjalnym klientem był sam Slobodan Milošević. To znaczy na początku, samym początku wojny w Jugosławii, albo nawet jeszcze przed jej rozpoczęciem, już teraz nie pamiętam, doszło do spotkania przedstawicieli tej firmy PR-owej ze Slobodanem Miloševićem, gdzie zaproponowano mu no właśnie obsługiwanie takie PR-owe jego administracji i on się na to nie zgodził. Uznał, że to jest niepotrzebne, że no, był chyba politykiem starej daty, więc nie rozumiał, że właśnie wkraczamy w epokę, w której no, ten rodzaj umiejętności komunikacyjnej jest absolutnie kluczowy. No i w związku z tym firma Rudder & Finn obsługiwała medialnie i PR-owo Bośnię oraz Chorwację i między innymi dzięki temu przez no, długie lata obraz tej wojny mieliśmy, że tak powiem, skrojony przez te zabiegi PR-owe. Zresztą do dzisiaj większość, myślę, ludzi tak zapytana na ulicy powtórzy te najważniejsze dokonania, za którymi stoją właśnie PR-owcy tej firmy.
Dość powiedzieć, że bardzo wiele też dokumentów kultury, które się na ten okres jakoś powołują i z nim są jakoś związane, no, można powiedzieć, rzadko kiedy wykraczają poza tę ogólną ramę stworzoną za pomocą tych właśnie PR-owych zabiegów. Więc wydaje mi się, że rola mediów i no właśnie tych specjalistów od przekazu medialnego czy PR-owego w przypadku tej wojny jest niebagatelna. No i dlatego tak ważne jest, żeby jednak przyglądać się jej cały czas w sposób krytyczny i jakoś tam w miarę obiektywny, prawda? Żeby zobaczyć też przez ten pryzmat, no jak wypracowane wtedy modele mogą dzisiaj również funkcjonować i no zagrażać naszej przytomnej analizie aktualnych wydarzeń, tak bym to ujął. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. Stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Specjalnie zadałem to pytanie o organizacje pozarządowe, bo myślę, że ten wątek organizacji społecznych, które w Polsce postrzegamy zawsze jako dobre, walczące o dobro wspólne i tak dalej, warto przy takich sytuacjach poruszać. Ja pamiętam, jak wiele lat temu byłem w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie. Jeszcze kompletnie bez świadomości tego, o czym ty mówisz, o czym teraz mam świadomość. I no cóż, naiwnie, romantycznie uznawałem ją, tą instytucję, jako instytucję właśnie dbającą o prawa człowieka i demokrację. Dobrze, że wspomniałeś o tym Williamie Walkerze. Ja Państwu tylko przypomnę też, że to ten pan odkrył w cudzysłowie odkrył masakrę w wiosce Raczak w styczniu 1999 roku. Wspominałem dzisiaj, cytowałem o tym Raczaku fragment z książki Proces Miloszewicza. I tutaj, jeżeli ktoś z Państwa chce pójść dalej w głąb Króliczej Nory, to polecam taką książkę wydaną po polsku Władcy Cienia, wydaną przez wydawnictwo Sonia Draga, gdzie Daniel Estulin, hiszpański dziennikarz śledczy z pochodzenia Litwin, no jeden z rozdziałów poświęca wojnie w Jugosławii, poświęca właśnie Williamowi Walkerowi, OBWE, i też jak to czytałem wiele lat temu, to miałem ten sam taki, to co mówiłeś o zmrożeniu, to miałem to samo, ten sam jakieś, te same odczucia. Dobrze, idąc dalej, trochę nawiązując do współczesności. Przepraszam, Rafale, wiesz co, ja bym jeszcze jedną rzecz trącił, jeśli pozwolisz, bo to wydaje mi się warte podkreślenia o tym Raczaku. To była sytuacja, w której, prawda, chodziło o ludobójczy akt, w którym wymordowano bezbronnych mieszkańców wioski albańskiej w Kosowie. Ona bezpośrednio posłużyła do wytworzenia zgody wśród publiczności zachodniej na bombardowania Jugosławii w 1999 roku, przekonując publiczność czy opinię publiczną do tego, że bombardowania czy interwencja jest konieczna, żeby zatrzymać ludobójstwo, które się właśnie odbywa w Kosowie i jest dokonywane przez Serbów. I dziś wiemy nie tylko, że nie było czegoś takiego jak masakra w Raczaku, była raczej jakaś wymiana ognia, w wyniku której po prostu zabici albańscy bojownicy separatystyczni zostali później, że tak powiem, do zdjęć i do pewnego przekazu medialnego upozowani, żeby przedstawić ten obraz ludobójczy. I po drugie, być może nawet ważniejsze,
Wiemy dzisiaj, że takiego ludobójczego procesu w Kosowie nie było. To znaczy, jest to mit, który wytworzono i który był tak silny, że kwestie nawet dzisiaj są tacy, którzy jak się powie, że nie było czegoś takiego jak ludobójstwo w Kosowie, uważają, że prawda, ktoś, kto tak mówi, no to musi być jakimś po prostu prawda, obrońcą ludobójców. Po prostu nie było czegoś takiego. I wytworzenie tej narracji i wytworzenie tego przymusu interwencji jest bardzo charakterystyczne niestety dla polityki międzynarodowej krajów zachodnich ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Co więcej, wytworzono wtedy też narrację, że istnieje w ogóle operacja o kryptonimie Operacja Podkowa, którą rzekomo wdrażają Serbowie w Kosowie i że ona była właśnie zorganizowaną polityką ludobójstwa i czystek etnicznych. W prasie pisano o setkach tysięcy, jeśli nie, chyba najwięcej to było jakieś tam 500 tysięcy ludzi jest ofiarami tej polityki. Następnie okazało się, że nie było takiej dyrektywy. W ogóle nie istnieje Operacja Podkowa w Kosowie. I po drugie, Carla Del Ponte, czyli przewodnicząca Trybunału do spraw zbrodni w byłej Jugosławii, ostateczna liczba ofiar wojny w Kosowie to lekko ponad 2000 osób, z czego spora część to Serbowie. Policjanci serbscy atakowani przez Armię Wyzwolenia Kosowa, ludność cywilna, również oczywiście po stronie albańskiej. Tak? Tutaj ja nie chcę mówić, że wszyscy Serbowie byli czyści i w ogóle prawda, przyjaźni i tak dalej. Nie, natomiast no, przepaść między tą narracją a rzeczywistością jest tak gigantyczna, że trudno nie zadać sobie pytania, po co ona powstała. To tyle chciałem wtrącić. Jesteśmy świadkami tego, że RPA oskarża Izrael o popełnienie ludobójstwa na Palestyńczykach w Gazie. A ostatnio świat obiegła informacja, że prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, o którym rozmawiamy, wystąpił o nadanie nakazów aresztowania premiera Izraela i ministra obrony. Jak to ci się wiąże z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy? Proszę o jakiś komentarz. No tak, wiesz co, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy przykład no pewnej transformacji, myślę, politycznej o wiele szerszym zasięgu. To znaczy, zresztą jest taki wywiad, zdaje się, z dziennikarką z CNN-u, w trakcie którego ten prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, Karim Khan, przyznaje, że w rozmowie z nim pewien wysoko postawiony polityk amerykański, oburzony wręcz jego różnymi posunięciami, powiedział, że przecież ten trybunał jest dla Afryki i dla bandytów takich jak Putin. No, ujawniając w ten sposób, że mamy tutaj do czynienia, no, jednak z pewną instytucją o charakterze politycznym, a nie tylko, no, takim prawnym czy sądowym, prawda? Oczywiście. Ja się nie podejmuję jakiejś takiej całościowej analizy tego, w jaki sposób należy skonstruować jakiś trybunał międzynarodowy, który miałby rzeczywiście no, jakąś legitymację, że tak powiem, ogólnoświatową i międzynarodową. Uważam, że to jest bardzo trudne, dlatego że zawsze wpływ niektórych krajów na decyzje czy w ogóle działania takich trybunałów będą większe niż innych, prawda? Zwłaszcza, że należy pamiętać, że to jest na przykład, że ten Trybunał do spraw zbrodni w byłej Jugosławii został powołany przez Radę Bezpieczeństwa, tak? Czyli stali członkowie to jest raptem pięć krajów. Do tego dochodzi, no powiedzmy, tam rotacyjnie kilka innych, no ale to nie jest cała społeczność międzynarodowa, prawda? Więc trudno twierdzić, że za pośrednictwem tego trybunału cała międzynarodowa społeczność kogoś osądza. Poza tym, no selektywność działań tych międzynarodowych trybunałów jest porażająca, tak? To znaczy, dość powiedzieć, że nigdy nie stanął przed nim żaden obywatel Stanów Zjednoczonych za no, kilka co najmniej nielegalnych wojen, prawda? Już pomijam kwestię Jugosławii, co oczywiście było bardzo rażące, że nikt nie został ze strony natowskiej postawiony przed sądem za tamte działania. No ale też chodzi o Irak, Afganistan, prawda? Libię i różne inne dość mroczne dokonania administracji amerykańskich.
No więc powstaje pytanie, kogo tak naprawdę ten Trybunał reprezentuje. To, co się teraz stało, wydaje mi się, zdradza no, pewną ewolucję tego Trybunału. Nie chcę powiedzieć, że jest to ewolucja w stronę obiektywności, bezstronności i apolityczności, bo to by było jednak dosyć naiwne. Natomiast wydaje mi się, że pokazuje to no, pewną zmianę układu sił. To znaczy, że tabu stawiania przed trybunałami międzynarodowymi przedstawicieli krajów zachodnich albo krajów sojuszniczych, takich jak Izrael, no znika i że to już zaczyna być możliwe i że no, wydaje mi się, że dla wielu polityków amerykańskich i izraelskich jest to jednak wciąż szok, że oni mogą podlegać w ogóle tego rodzaju procedurom. Zarazem to, prawda, ten wniosek o list gończy za politykami izraelskimi no, jest też decyzją taką, powiedzmy bezpieczną, prawda? Dlatego, że są też przecież te listy gończe za przywódcami Hamasu, więc no, w ten sposób Trybunał stawiałby trochę znak równości między tym, co Hamas zrobił w Izraelu 7 października, no i tym, co przez następne już prawie 7 miesięcy robi Izrael w Gazie. Wydaje mi się, że na żadnym poziomie takiej symetrii nie ma, więc wydaje mi się, że politycznie analizując te decyzje, mamy tutaj jednak do czynienia z pewnym kunktatorstwem, prawda? Że owszem, Benjamin Netanyahu będzie sądzony, ale dla równowagi będą tam też zasiadać przedstawiciele organizacji takiej jak Hamas, prawda? No i tu oczywiście powstaje problem, że to, co jest kwestią prawną i sądową, nie odwołalnie miesza się z kwestiami politycznymi i nie widzę szans na to, żeby to ostatecznie rozplątać. Natomiast niewątpliwie to, co się dzieje wokół Gazy i tego też pierwotnego wniosku Republiki Południowej Afryki, no, ci, którzy czytali, jest to obszerny dokument, analizę i tą całą argumentację przedstawioną przez no, administrację południowoafrykańską, mogą się zorientować, że no, te argumenty są bardzo mocne. Tak? To znaczy, że można rzeczywiście no, bardzo racjonalnie dowodzić, że mamy tam do czynienia z ludobójstwem. Znowu, dopóki taki wyrok nie zostanie wydany, no to oczywiście w świetle prawa nikt jeszcze nie jest winny, prawda? Natomiast jest to niewątpliwie pewna ewolucja. Zobaczymy, jak trwała. Zobaczymy. Myślę, że spotka się to z jakąś bardzo zdecydowaną odpowiedzią ze strony zarówno polityków izraelskich, jak i amerykańskich, no, którzy będą się starali ten trybunał, czy te trybunały, bo mamy też przecież decyzję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, tak? No będą się starali je jakoś neutralizować, prawda? I zresztą w tym tygodniu, nie wiem, przedwczoraj i wczoraj były informacje, że już od kilku lat Mossad i niektórzy politycy amerykańscy no bardzo intensywnie inwigilowali i naciskali na poszczególnych sędziów tych trybunałów, żeby no, wymóc na nich pożyteczne dla siebie decyzje. Tak więc mamy tutaj do czynienia już od dawna z taką próbą korupcji tego korupcji bądź szantażu tego trybunału. Zresztą inna kwestia, którą też warto wspomnieć, to jest to, że że do Karima Khana, czyli tego głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, senatorowie amerykańscy z Partii Republikańskiej wystosowali list, w którym no właściwie wprost grożą mu i jego rodzinie różnymi sankcjami i różnymi innymi nieprzyjemnymi działaniami, jeśli on będzie dalej, prawda, kontynuował swoje działania. No to mamy tutaj do czynienia no po prostu z jawnym szantażem i z jawną groźbą wobec tego trybunału, więc no, wydaje mi się, że teraz stanie się on areną takiej bardzo bezwzględnej walki politycznej. Czy w kontekście tej walki uda się utrzymać jeszcze jakieś choćby pozory jego no, takiej prawnej bezstronności, to tego nie wiem. Natomiast warto na pewno odnotować po prostu ewolucję, jaką w ogóle instytucje międzynarodowe zaczynają przechodzić i jak to odbija szerszą chyba ewolucję systemu światowego.
Na koniec pytanie, jakiego ważnego pytania nikt jeszcze nie zadał ci w temacie, o którym rozmawiamy, i jaka jest na nie odpowiedź? Ojej, to jest trudno mówić o pytaniach, które nikt nie zadał. Ja też, szczerze powiedziawszy, nie toczę wielu rozmów na temat kwestii wojny w Jugosławii. Od paru lat jestem rzeczywiście jakoś bardzo żywo zainteresowany tą kwestią, bo tak jak sam wspomniałeś, no, lektury na ten temat są bardzo pouczające i pokazują nam chyba no, takie bardzo, bardzo dziwne i mroczne dziedzictwo polityki krajów zachodnich, którego najczęściej nie mamy świadomości. To znaczy, to się jakoś nie zachowuje, prawda? To jest moim zdaniem bardzo ciekawe pytanie. Może ja je sformułuję sobie samemu i tobie, i naszym słuchaczom i słuchaczkom, no bo nie wiem, czy znajdę na nie odpowiedź, ale wydaje mi się, że samo to pytanie jest może ciekawe. To znaczy, jak to się dzieje, że w naszej takiej podręcznej pamięci historycznej, bym powiedział, nie zachowują się nawet tak skandaliczne historie, jak ta związana z rozbiciem Jugosławii, i że one jakoś nie wpływają na nasze postrzeganie takie odruchowe, no, racji, legitymacji, moralnego jakiegoś takiego usankcjonowania różnych graczy na arenie międzynarodowej, prawda? To znaczy, dla mnie jest to rzeczywiście niesamowite. Wojna w 1999 roku dla mnie jest istotniejszym wydarzeniem niż 11 września, szczerze powiedziawszy. To znaczy, wiele osób twierdziło, że 11 września wskazuje na koniec końca historii, prawda? Tego niebywale też aroganckiego w sumie przekonania, że prawda, historia się skończyła i teraz już wszyscy musimy naśladować demokrację liberalną w Ameryce, mówiąc w skrócie. Ja uważam, że to nie 11 września był tym momentem, kiedy należało zrozumieć, że historia wcale się nie skończyła, tylko właśnie wojna w Jugosławii, ponieważ ona pokazała, no, jaki jest, że tak powiem, jakie są kulisy tego końca historii tak naprawdę. Co jest skrywane za tym, prawda, obrazem do takiego wygaszenia konfliktów, prawda, globalnego zjednoczenia i tak dalej, że tak naprawdę chodzi o dominację i że prędzej czy później ta dominacja zostanie zakwestionowana przez kogoś. I wydaje mi się, że dzisiaj obserwujemy już moment, w którym jakieś odległe konsekwencje również tamtych wydarzeń wychodzą na jaw. To znaczy, wydaje mi się, że dzisiaj po prostu obserwujemy moment, w którym niektóre kraje po prostu wypowiedziały posłuszeństwo temu porządkowi globalnej dominacji Ameryki i nie wiadomo, dokąd to będzie prowadziło, natomiast kto wie, czy źródła tego gdzieś nie tkwią w tej wojnie w Jugosławii. Warto pamiętać, że w trakcie nielegalnych bombardowań Jugosławii zbombardowano też niby przypadkiem ambasadę chińską, co Chiny pamiętają do dzisiaj. Xi Jinping był zresztą niedawno w Serbii i bardzo wyraźnie przypomniał tą sytuację i że na pewno Rosja obserwowała też, jak dokonuje się podziału kraju federacyjnego na małe republiki i jak stopniowo zawłaszcza się je dla własnych celów politycznych. No i nie mogli politycy rosyjscy nie wyciągnąć z tego również wniosków pod swoim adresem. Dlatego uważam, że no, ten 99 rok no, to jest taki właściwy początek naszej epoki. I jest dla mnie wciąż trochę tajemnicze, dlaczego my wciąż staramy się myśleć tak, no jakby właśnie odpowiedzialność za te wydarzenia była tak prosto podzielona, jak w tej narracji, prawda, że tutaj kraj idylliczny nagle został napadnięty przez krwiożerczego Slobodana Miloszewicza i wszystkie zło wzięło się od tego jednego człowieka, prawda, który jest wcieleniem Hitlera i tak dalej, i tak dalej. To jest jakaś dziecinna wizja historii. No i ona po prostu nie służy jej bezkrwawej kontynuacji, tak? To znaczy nie można mieć tak prostackich narracji w głowie i tworzyć polityki międzynarodowej, w której będzie jakkolwiek możliwy pokój, jakieś, nie wiem, w miarę twórcze współpracowanie ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to pytanie właśnie o to,
nierejestrowanie tych poprzednich wydarzeń, prawda, o ten jakiś taki automatyczny rodzaj oczyszczania sumień tutaj u nas na zachodzie, że się tak zaliczę do tego bloku, jest dosyć zastanawiające, prawda, że tutaj jakby wciąż brakuje jakiegoś takiego poważniejszego rachunku sumienia, no i w związku z tym też jakiejś rewizji podejścia. To chyba tak bym sformułował to pytanie, no i jakoś tam próbę odpowiedzi może zarysowałem, ale no nie roszczę sobie, że tak powiem, prawa do takiej całościowej odpowiedzi, bo to są skomplikowane kwestie, jak wiadomo. Jak odpowiadałeś, przypomniało mi się motto tygodnika spraw obywatelskich, czyli cytat z Orwella. Przypomnę, jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć. Proszę Państwa, dzisiejszy podcast dobiegł końca. Ja tylko polecę naszym słuchaczom, polecę Państwu podcast Inny Świat, który prowadzi nasz gość, Paweł Mościcki, pisarz i filozof. Pawle, bardzo dziękuję za Dziękuję rozmowę. bardzo. Też polecam podcast Inny Świat. Dzięki wielkie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień w Tygodniku Spraw Obywatelskich. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!